Cześć, tu Diana. Dzięki testuj z Orange w moje ręce wpadł taki fajny telefonik jak Oppo Reno 4Z i biegnę do Was z pierwszą funkcjonalnością. Jest to odświeżenie ekranu 120 Hz. Czy ono ma sens? No przecież to większe zużycie baterii. Ekran jest taki no, niewielki. Jeśli tak uważacie, to wyprowadzę Was z błędu. Szybsze odświeżanie to przede wszystkim więcej klatek na sekundę. A to przekłada się na płynną animację. Ma się wrażenie, że ten interfejs tak płynie, tak, że nic nie klatkuje, że jest taki, wszystko zmienia się ładnie, płynnie, nie ma skoków. Do tego ma się od razu lepsze wrażenie responsywności. Telefon działa jakby szybciej. Ma to kolosalne wrażenie, znaczenie przy grach, gdzie potrzebujemy szybko klikać, szybko reagować. Od razu mamy wrażenie, że coś nam się szybciej dzieje na tym ekranie. Moim zdaniem takie odświeżanie powinno być już standardem i coraz częściej pojawia się również w tych tańszych modelach, czego dowodem jest właśnie Oppo Reno 4Z. I jestem w stanie zaakceptować nawet nieco większe zużycie baterii kosztem bardziej płynnego działania interfejsu w moim smartfonie. I tak Oppo Reno 4Z, które testuję, no to potwierdza. Wszystko w nim fajnie płynie, przesuwa się, nic nie klatkuje. Dla porównania wzięłam Oppo Reno 3 Pro z włączoną funkcją odświeżania 60 Hz, pomimo że ma również 90, no to w nim zmniejszyłam do 60 i Reno 4Z z włączonym odświeżaniem 120 Hz. Po tym filmiku pewnie też zrozumiecie, że 120 Hz to po prostu sztos. Zapraszam. Thank you.